Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, chciałem Państwa serdecznie zachęcić do kupienia noworocznego wydania tygodnika Do Rzeczy. Piszemy w nim przede wszystkim o tym, jaki będzie najbliższy 2021 rok. Dla jednych tych, którzy decydują o życiu politycznym, globalnym, ma to być rok szczególny, wielkiego resetu, nowego resetu, czwartej industrialnej rewolucji. Są tacy, którzy mówią na przykład o transhumanizmie, cokolwiek by to nie znaczyło, o nowej ludzkości. Staramy się wyjaśnić, co znaczą te pojęcia, co za nimi się kryje, kto się za nimi kryje, jakie interesy i co to może oznaczać dla naszych wolności. Polska w kleszczach rewolucji. No jakiej rewolucji? Z jednej strony Joe Biden w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony to, co robi Unia Europejska. Ewidentne zagrożenie dla naszej suwerenności, tożsamości i inności. O tym mówią, piszą Marek Jan Chodakiewicz, Wojciech Golonka i Łukasz Warzecha. Poza tym polecam Państwu krótki, ale bardzo ważny tekst profesora Ryszarda Legutki, który rozprawia się z tyranią większości, czy z tyranią, która zapanowała w Unii Europejskiej i pokazuje to, czego wielu nie chce dostrzec. Groźbę dla demokracji płynącą z Brukseli. Rafał Ziemkiewicz pokazuje, do czego mogą się posunąć radykałowie i co to może dla nas oznaczać. A poza tym niezwykły wywiad z Dorotą Gawryluk o mediach, o tym, jak media stosują podwójną miarę, jak często zachowują się w sposób nieuczciwy, hipokrytyczny i jak trzeba do nich podchodzić z wielką ostrożnością. Serdecznie Państwu polecam, to nie będzie stracony czas. Zachęcam do lektury tygodnika Do Rzeczy.